oczet flagowy. Baczność! Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Batalion, baczność! Rozkaz personalny numer 22 dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych z dnia 28 stycznia 2022 roku. Batalion, spocznij! Podpułkownik Zamęcki Leszek, syn Ryneusza, dowódca batalionu, dowództwo, 8 batalion remontowy. Zwalniam z zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 28 lutego 2022 roku wyznaczam na stanowisko służbowe. Szef Wydziału, Wydział Logistyki G4, Sztab, Dowództwo 12 Dywizji Zmechanizowanej. Ustalam okres kadencji od 28 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Uzasadnienie stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych. Podpułkownik Paradowski Józef, syn Ryszarda. Dowódca batalionu, batalion logistyczny, 2 Brygada Zmechanizowana. Zwalniam zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 28 lutego 2022 roku wyznaczam na stanowisko służbowe. Dowódca batalionu, dowództwo, 8 batalion remontowy. Ustalam okres kadencji od 28 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Uzasadnienie stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych. Rozkaz podpisał batalion, baczność! Dowódca generalny rodzaju Sił Zbrojnych, generał Jarosław Mika. Batalion, spocznij! Proszę o zabranie głosu dowódcę 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, pana generała dywizji doktora Dariusza Parylaka. Panie senatorze, panowie posłowie, szanowni włodarze miasta i regionu, jednego z najbardziej malowniczych, jakich znam, panie i panowie generałowie, panowie oficerowie, drodzy żołnierze. Przekazanie przyjęcia obowiązków służbowych zalicza się do tego pionierskiego arsenału ceremonii wojskowych. Mówi się nawet, że stoi wyżej, gdyż nie jest przedsięwzięciem cyklicznym, ale na pewno doniosłym w znaczeniu każdej jednostki wojskowej. Właśnie za chwilę nastąpi uroczyste przekazanie sztandaru, ale zanim to się dokona, chcę kilka słów powiedzieć o odchodzącym dowódcy, oficerze, który przez ostatnie 3 lata bardzo sumiennie wywiązywał się ze swoich obowiązków służbowych i z dniem dzisiejszym obejmuje wyższe stanowisko służbowe. Obserwuję funkcjonowanie batalionu remontowego zgoła już 2 lata i przyznam, że mam akurat, to jest wyjątkowa sytuacja, kiedy mogę go porównać z innym batalionem remontowym, który również był kiedyś moją jednostką podległą. I chcę wyraźnie podkreślić, że batalion remontowy, 8 batalion remontowy należy do wyróżniających się pododdziałów logistycznych w dywizji, nie tylko. Duża w tym zasługa odchodzącego dowódcy pułkownika Zamęckiego. O jego sumienności i rzetelności chociażby stanowi fakt, że wszystko, co zaczął w batalionie, skończył. Nawet w dniu dzisiejszym dokonał ostatnich mianowań żołnierzy, których skierował na szkołę podoficerską, po ukończeniu których wyznaczył na nowe stanowiska służbowe.
Tak powinien działać każdy dowódca, który każde dzieło, które zaczyna w stosownym czasie, powinien skończyć. I tak oceniam dowodzenie przez pułkownika Zamęckiego. Jego doświadczenie z dowodzenia batalionem za chwilę będzie pożytkował, będąc w dowództwie dywizji, patrząc już bardziej kompleksowo. I mam nadzieję, że nie będzie szefem logistyki do spraw 8 Batalionu Remontowego, a będzie jak najszybciej szefem logistyki całej dywizji. Ja wiem, że bardzo trudno jest oderwać korzenie. 3 lata służby zostawia trwały ślad i trwałą więź w każdym człowieku. Drugi aspekt to również po przekazaniu sztandaru, i tu informacja do włodarzy, opuści funkcję również dowódcy garnizonu. Od tej pory przedsięwzięcia uczestności patriotyczne, ale nie tylko, ale również całe funkcjonowanie garnizonu, a garnizon Kołobrzeg zalicza się do dużych garnizonów, będzie w pieczy nowego dowódcy. Za te dwie funkcje chciałem panu pułkownikowi gorąco podziękować. Za swój osobisty wkład w czasie dowodzenia batalionem, za doświadczenie, które za chwilę będzie sprzedawał na wyższym stanowisku służbowym. Kilka słów do nowego dowódcy. Będę szczery, nie zazdroszczę panu pułkownikowi Paradowskiemu, bo obejmuje batalion w bardzo dobrym stanie. Wyszkolenia, ale pododdziały remontowe charakteryzują się tym, że większość z nich pamięta o nich wtedy, kiedy jest niesprawny sprzęt. Ja o batalionie remontowym pamiętam cały czas, bo sprzęt mam na tyle, ile możliwe sprawny. I mam nadzieję, że ta dzisiejsza uroczystość nie przerwie tego łańcucha powodzeń. Wiedząc o przeszłości służby wojskowej pana pułkownika Paradowskiego, wiem, że jest dobrze przygotowany do objęcia tego obowiązku. Jest bardzo dobrze przygotowany do kierowania ludźmi. Zna znakomicie mechanizmy logistyki. I oczekuję, że wszyscy tu stojący żołnierze, którzy za chwilę pod jego komendą odmaszerują z placu, dadzą siebie wszystko, aby batalion nadal funkcjonował i bez zakłóceń realizował procesy zabezpieczenia technicznego wszystkich jednostek dywizji. Jednocześnie proszę dowódców jednostek wojskowych o gorące przyjęcie nowego dowódcy, na którego za chwilę spadną na jego barki ciężary nowych decyzji, nowego środowiska, nowych wyzwań. Życzę zarówno panu pułkownikowi Zamęckiemu, aby jak najszybciej znalazł się na nowym stanowisku. Wiem, że najbardziej z tego stanowiska, oprócz pana pułkownika, cieszy się jego rodzina, bo po wielu latach wraca do macierzystego garnizonu. I jak to mówią nieraz złośliwi, zacznie z pracy śpieszyć się do domu. Moja w tym rola, żeby do domu poszedł w właściwym czasie. Jeżeli chodzi o pułkownika Paradowskiego z kolei, to życzę mu żołnierskiego szczęścia. Wielokrotnie powtarzam to motto, że nie wiem, ile tego żołnierskiego szczęścia każdy z nas, żołnierza, szczególnie dowódców, potrzebuje. Ale życzę panu pułkownikowi Paradowskiemu, żeby go miał tyle, ile będzie potrzebował. Natomiast patrząc w kierunku władz regionu, miasta, jak i również parlamentarzystów, liczę, że z ich rąk również może pułkownik Paradowski oczekiwać wsparcia, bo takowe otrzymywał dotychczasowy dowódca. Teraz pozostaje się zastanowić, czego życzę wam, stojącym tu przede mną żołnierzom, remontowcom dywizji. Życzę wam, aby pod dowództwem nowego dowódcy mogliście realizować swoje ambicje, swoje cele i aby satysfakcja z realizacji tychże celów i zadań służbowych gościła na waszych twarzach każdego dnia. Wszystkiego najlepszego. Batalion, baczność! Na prawo, patrz! Poczet sztandarowy, baczność!
do uroczystego przekazania obowiązków dowódcy batalionu przed front szyku. Marsz! Proszę o zabranie głosu pana podpułkownika Leszka Zamęckiego. Panie generale, szanowni goście, żołnierze i pracownicy 8 Batalionu Remontowego. Wszystko ma swój początek i ma swój koniec. Niespełna 3 lata temu przyjąłem sztandar i dowodzenie 8 Batalionem Remontowym. Był to dla mnie okres pełen dumy, satysfakcji i spełnienia zawodowego. Dowodziłem zgranym i wspaniałym zespołem ludzkim. Ludzie właśnie, oficerowie, podoficerowie, szeregowi i pracownicy resortu obrony narodowej są właśnie solą tego batalionu. Jesteście profesjonalistami w każdym calu. Z wami każde, nawet najtrudniejsze zadanie staje się proste do realizacji. Za to wam serdecznie dziękuję. Dziękuję za codzienny trud i serce wkładane w realizację codziennych zadań. Pragnę podziękować również parlamentarzystom, samorządowcom i komendantom zaprzyjaźnionych służb mundurowych. To wy 3 lata temu przyjęliście mnie serdecznie do swojej społeczności, oferując mi swoją życzliwość i przyjaźń. Za to również ogromnie dziękuję. Pragnę również, a może przede wszystkim podziękować dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, panu generałowi dywizji, doktorowi Dariuszowi Parylakowi. Wiemy, że prawem żołnierza jest być dobrze dowodzonym. Pan generał wypełnił to prawo. Serdecznie dziękuję panie generale za dowodzenie, pana doświadczenie, za wyrozumiałość, gdy popełnialiśmy błędy, za cenne wskazówki i życzliwość dla naszego batalionu. Kończąc, pragnę życzyć wszystkim, zwłaszcza wam, żołnierze, realizacji waszych planów zawodowych i życiowych, żołnierskiego szczęścia i powodzenia w życiu osobistym. Mojemu następcy natomiast, panu pułkownikowi Paradowskiemu, życzę dużo satysfakcji z dowodzenia tym wspaniałym zespołem ludzkim, sukcesów i dużo żołnierskiego szczęścia. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu dowódcę 8 Batalionu Remontowego pana podpułkownika Józefa Paradowskiego. Panie generale, panie senatorze, panowie posłowie, włodarze miasta, samorządowcy, dowódcy jednostek wojskowych, przede wszystkim żołnierze Batalionu Remontowego. Chciałbym powiedzieć, że przyjęcie sztandaru jednostki wojskowej jest to niebywały zaszczyt dla każdego oficera, ale też duży obowiązek i duża odpowiedzialność za zadania, za przygotowanie jednostki wojskowej zgodnie z przeznaczeniem i utrzymanie dotychczasowego poziomu, jak zaznaczył tutaj dowódca dywizji, poprzeczka jest niezwykle wysoko. I tu liczę, zwracam się do was, żołnierze 8 Batalionu Remontowego. I mam nadzieję, że razem wspólnie utrzymamy tak wysoki poziom oraz
spełnimy nasz żołnierski obowiązek i wzmocnimy potencjał dywizji poprzez swoje wyszkolenie, zaangażowanie i odpowiednie morale. Przyjmując obowiązki dowódcy 8 Batalionu Remontowego, jednocześnie przyjmuję obowiązki dowódcy garnizonu. I tu zwracam się do włodarzy miasta, do samorządowców, do służb mundurowych garnizonu Kołobrzeg o współpracę i wsparcie we wspólnych przedsięwzięciach, gdyż kultowanie tradycji, pamięci jest naszym obowiązkiem. Kończąc, chciałbym podziękować dowódcy dywizji za zaufanie, którym mnie obdarzył i mam nadzieję, że nie zawiodę, panie generale. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Janusza Gromka. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na tą piękną uroczystość. Przestraszyłem się, bo w nazywnictwie wojskowym słowo czy w cywilnym zwalniam, to jest trochę strach, ale to jest tylko na chwilę. Panie pułkowniku Zamęcki, dziękuję za te 3 lata, które pan tu był w Kołobrzegu. Dziękuję za te lata, które pan jest w mundurze. Życzę panu następnych pięknych, udanych projektów i zadań. I awans. Panie pułkowniku Paradowski, wiem, że pan w Złocieńcu też zaznaczył swoją obecność pozytywnie i myślę, że dalej pan będzie kontynuował dobry rozwój, dobrą pracę tej właśnie jednostki. Tego panu życzę. Panie pułkowniku Zamęcki, wiem, że logistyka potrzebuje długopisa lub pióra i przekazuję panu. Proszę o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Marka Hoka. Panie generale, panowie oficerowie, żołnierze i cywilni pracownicy i drodzy goście, no chciałem przyłączyć się do tych podziękowań dla pana pułkownika Zamęckiego za 3 lata nie tylko służby tutaj, w tej jednostce, ale przede wszystkim też za to, że zawsze mogliśmy jako Kołobrzeżanie liczyć na pomoc, na wsparcie we wszystkich uroczystościach patriotycznych, jak i takich zwykłych czynnościach na co dzień. Panu pułkownikowi Paradowskiemu życzę kontynuacji tego pięknego, właściwie dzieła, które toczy się w tym 8 Batalionie Remontowym od kilkudziesięciu lat na terenie Kołobrzegu. I myślę, że będę wyrazicielem chyba wszystkich, którzy dziękując panu pułkownikowi za te 3 lata, jednocześnie życząc samych sukcesów, ale z taką ekipą, z takimi żołnierzami, ale również w wielkim wsparciu samorządowców kołobrzeskich, pan pułkownik sobie doskonale poradzi. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu prezydenta miasta, panią Annę Mieczkowską. Panie generale, drodzy żołnierze, pracownicy cywilni, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą bardzo ważną, nie tylko dla kołobrzeskiej ósemki, ale dla całego naszego miasta uroczystość przekazania i przejęcia obowiązków 8 Batalionu. Drodzy żołnierze, dzisiaj, kiedy za naszą wschodnią granicą giną ukraińscy żołnierze, na wojsko spoglądamy z jeszcze większym szacunkiem. Wojsko, które trwa w gotowości bojowej nie tylko w czasach kryzysu, ale również w czasie pokoju. Dzisiaj Kołobrzeg żegna po 3 latach dowódcę pana pułkownika Leszka Zamęckiego. Chciałabym w imieniu całej naszej lokalnej społeczności z całego serca podziękować za rzecz bezcenną, za poczucie bezpieczeństwa, jakie 8 Batalion dawał nam mieszkańcom w czasach, kiedy pan był dowódcą. Witamy jednocześnie nowego dowódcę, pana pułkownika Józefa Paradowskiego. I u progu tego nowego zadania w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta życzę, aby ten codzienny żołnierski trud wypełniony był niesłabnącym zapałem
i satysfakcją z wykonywanej pracy. Ze swej strony gwarantuję, że ta współpraca, która od zawsze z ósemką była bardzo dobra, będzie kontynuowana. Panie pułkowniku, 8 Batalion od zawsze był, jest i mam nadzieję nadal będzie powodem do największej dumy nas mieszkańców. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu wicestarosty kołobrzeskiego pana Jacka Kusia. Panie generale, szanowni goście, drodzy żołnierze. Tak jak tu ktoś powiedział, historia płynie. Coś się kończy, coś zaczyna. I również w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu całego Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego chciałem na ręce pana pułkownika złożyć najserdeczniejsze podziękowania za te 3 lata. Za te 3 lata, które wszyscy razem tutaj jako samorządowcy możemy określić jako lata udane. Na każdym polu myślę, że sprawdziliśmy się i na taką współpracę również liczymy, panie pułkowniku. Mówię tutaj do pana pułkownika Paradowskiego, który przejmuje obowiązki dowódcy ósemki, jak to powiedziała pani prezydent. Wszystkiego dobrego i deklarujemy, że jako samorząd powiatu kołobrzeskiego możecie liczyć na naszą współpracę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, panią Annę Bańkowską. Panie generale, szanowni goście, szanowni państwo, w dniu dzisiejszym wolność i niepodległość kraju ma już zupełnie inny wymiar. Wielu z nas o wydarzeniach od 39 do 45 uczyło się tylko z podręczników historii. I tak jak wspomniała pani prezydent, za wschodnią granicą dzieje się nowa rzeczywistość. Życzę nam wszystkim i obu panom pułkownikom, abyśmy nigdy nie mogli doświadczyć tego, co nasi przyjaciele z Ukrainy mają teraz na co dzień, 24 godziny na dobę. Życzę nam wszystkim wolnego kraju. Wszystkiego najlepszego.